człowiekiem, u nas też większość. A skąd ty się masz? No bo ja już oglądałem kilka reklamowania. Ty nie znasz jeszcze klasy menedżerów telewizyjnych, to znaczy dzieci, którzy ofiarują. No ale koncentrujmy się na polityce, panowie, to jest najistotniejsze w tym przypadku. Ale to jeszcze nie słychać. Jeszcze nie, tak? Także możemy spokojnie sobie żartować. Chcielibyśmy w naszej dzisiejszej rozmowie zastanowić się nad pewnymi, chyba niełatwymi problemami wrocławskiego środowiska akademickiego, wrocławskich wyższych uczelni. Zwłaszcza w kontekście niedawnych marcowych wydarzeń warszawskich, które i we Wrocławiu miały swoje reperkusje, miały swoje następstwa. Oczywiście sytuacja wrocławska posiada swoją specyfikę. We Wrocławiu mieliśmy do czynienia z próbami nieustającego wiecowania na wyższych uczelniach ze strony poważnej części studentów, z próbami bojkotu zajęć. Na szczęście udało się jednak uniknąć demonstracji na zewnątrz wykraczających poza teren uczelni. I to jest oczywiście jakiś pozytyw. Wydaje mi się również, że w wielu rezolucjach studenckich, a naczytałem się tych rezolucji rzeczywiście sporo, właśnie w rezolucjach środowiska wrocławskiego szereg sformułowań i szereg postulatów było sprecyzowanych w sposób dosyć zrównoważony i rozsądny, co nie w każdym ośrodku, nie w każdym środowisku innym dało się zauważyć. Myślę, że są w tej chwili wszelkie warunki, żeby tym sprawom poświęcić kilka refleksji. Jest już pewien dystans, można mówić o nich w tonacji bardziej spokojnej. A sytuacja jest chyba jeszcze daleka od optymizmu. Osobiście odnoszę wrażenie, że środowisko wrocławskie, środowisko wyższych uczelni właśnie, znajduje się ciągle jeszcze w swej przynajmniej poważnej części w stanie pewnego impasu, pewnej dezorientacji, pewnej bezradności, że jeszcze po prostu nie udało nam się przełamać jakiejś bariery izolacji części tego środowiska. I chyba dlatego jednym z postulatów najpilniejszych jest o pewnych, nawet drażliwych sprawach mówić pełnym głosem. No, mnie się wydaje, że to, co mówiłeś o potrzebie tej rozmowy ze środowiskiem studenckim o tych ważnych i trudnych sprawach, ta potrzeba została potwierdzona przez te marcowe wydarzenia. Jeżeli się o nich mówi, to należałoby również wspomnieć o takim niebagatelnym moim przekonaniu problemie, mianowicie o informacji.